Podczas konferencji prasowej Mateusz Kutrzeba, burmistrz Dębicy, przedstawił swoich zastępców. Pierwszym wiceburmistrzem został Maciej Małozięć, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. W pierwszej kadencji był zastępcą Mariusza Szewczyka. Na drugiego zastępca, właściwie zastępczynię, została powołana Małgorzata Rauch, która przez ostatnie lata była podkarpackim kuratorem oświaty. Z wykształcenia nauczyciel języka polskiego, we wcześniejszych latach dyrektor szkoły i konsultant w sprawach dydaktycznych. I to ona będzie miała pod sobą dębicką oświatę, a nie Maciej Małozięć. Podczas konferencji przekazano także, jakie obowiązki będą pełnili burmistrz i jego zastępcy. Ja jako burmistrz pod swoje skrzydła, pod swój nadzór biorę Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Inwestycji, Wydział Infrastruktury Miejskiej, Straż Miejską, Wydział Promocji, Biuro Radców Prawnych, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz wszystkie samodzielne stanowiska, takie jak stanowisko do spraw BHP, audytu wewnętrznego, które wynikają z przepisów prawa i muszą być pod burmistrzem. Oprócz tego przejmuję nadzór właścicielski nad spółkami miejskimi i nadzór nad działaniem spółek miejskich. Dla przypomnienia jest to 5 spółek: Zakład Usług Miejskich, Wodociągi Dębickie, Administracja Domów Mieszkalnych, Miejska Komunikacja Samochodowa i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Pan burmistrz Maciej Małozięć jako pierwszy zastępca w ramach struktury Urzędu Miasta będzie nadzorował pracę Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Biura Współpracy Miasta z przedsiębiorcami i będzie też koordynował pracę Biura Organizatora Transportu Zbiorowego, jeżeli chodzi o nadzór nad jednostkami miejskimi. Pan burmistrz Maciej Małozięć zajmie się dębicką kulturą i będzie nadzorował pracę Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego w Dębicy. Pani burmistrz jako drugi zastępca w ramach struktury naszego urzędu będzie nadzorowała Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Spraw Obywatelskich. Natomiast jeżeli chodzi o jednostki podległe, to oczywiście przede wszystkim, to jest jej najważniejsze zadanie na najbliższe miesiące i lata, będzie sprawowała nadzór nad naszą dębicką oświatą, czyli nad Miejskim Zarządem Oświaty. Będzie koordynowała i kierowała pracą przedszkoli, szkół miejskich, jak również naszego żłobka, a także biblioteki pedagogicznej. Oprócz tego będzie nadzorowała pracę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz szeroko rozumianych spraw społecznych, czyli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej oraz wszystkie nasze domy seniora tutaj również będą podlegać pod działanie pani burmistrz Małgorzaty Rauch. Głos zabrali także zastępcy burmistrza. Szanowni Państwo, panie burmistrzu, przede wszystkim chciałabym podziękować za okazane mi zaufanie. Liczę przede wszystkim na dobrą współpracę zarówno tutaj w samorządzie, jak i też z dyrektorami nadzorującymi poszczególne nadzorowane przeze mnie jednostki. Edukacja to rzeczywiście ta moja specjalność. Oświatę dębicką znam z tych najlepszych stron osiągnięć, przede wszystkim uczniów i nauczycieli. Myślę, że też i przyjdzie czas, aby wszystkie te jednostki i poznać także od strony problemów, zadań, które mają, różnego rodzaju wyzwań, przed którymi stoją. Na to sobie daję tutaj czas, przynajmniej miesiąc do 2 miesięcy, aby przede wszystkim zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania i, tak jak powiedziałam, ustalić cele na najbliższy czas. Liczę na współpracę, liczę na przede wszystkim owocną współpracę, rozmowy z też i mieszkańcami, którzy będą przychodzić ze swoimi problemami. Specjalność to także nie tylko edukacja, ale przede wszystkim także relacje międzyludzkie, więc myślę, że tutaj będziemy mogli w tym obszarze również współpracować.
Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie dziękuję panu burmistrzowi Mateuszowi Kutrzewie za zaufanie i powierzenie mi funkcji zastępcy burmistrza. W poprzedniej kadencji samorządu miałem przyjemność nadzorować szereg obszarów komórek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych w naszym mieście. Myślę, że te doświadczenia pozwolą mi wejść w nowe obszary. Część tych obszarów już nadzorowałem w poprzedniej kadencji, część będę nadzorował w okresie bieżącym. I no, liczę na dobrą współpracę z wszystkimi tutaj jednostkami. Będę również odpowiadał za kulturę, którą wcześniej również miałem przyjemność nadzorować. Szanowni Państwo, te obszary, szczególnie ochrona środowiska, te obszary związane z gospodarką komunalną, gospodarką przestrzenną, są to obszary bardzo ciekawe, bardzo interesujące i też w dobie wyzwań, które stoją przed nami w kontekście chociażby zrównoważonego rozwoju, myślę, że będziemy chcieli wprowadzić szereg ciekawych projektów. Również będziemy kontynuować na pewno te działania, które były rozpoczęte w poprzedniej kadencji, i realizować program wyborczy, który postulował, te postulaty, które w czasie kampanii wyborczej zgłaszał pan burmistrz Mateusz Kutrzeba. Także myślę, że te działania będą służyły przede wszystkim dla dobra naszych mieszkańców i rozwoju całego środowiska. Jak podkreślała podczas konferencji Małgorzata Rauch, wiceburmistrz Dębicy, zmiany w dębickiej oświacie na pewno będą. Jako podkarpacki kurator oświaty znała Dębicę do tej pory z sukcesów uczniów i nauczycieli podczas wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Podkreślała, że będzie robić wszystko, aby te wyniki były jeszcze wyższe.